Kolejny remont i kolejna okazja do ciekawych odkryć. Przed nami budynek Szkoły Muzycznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Tutaj w trakcie odsłaniania fundamentów natrafiono na ciekawe nałożenie. Nałożenie współczesnego, przyjmijmy, XIX-XX-wiecznego muru na starszy fragment muru wykonany z cegły, jeszcze z czasów, gdy nie robiono cegły fabrycznie. A ponieważ taka fabryczna produkcja zaczęła się w drugiej połowie XIX wieku, to możemy przyjąć, że współczesny mur stoi na cegłach, które były tu osadzone jako mur lub fundament kilkadziesiąt lat wcześniej, czyli w XVIII wieku lub na przełomie XVIII i XIX wieku. Wystający mur jest nieregularny, wybrzuszony. Widać wyraźnie, że budowlańcy XIX-wieczni wyprostowywali ściany budynku, pozostawiając w ziemi to, co takie bardziej mocne. Chociaż na chwilę obecną te stare cegły są bardzo słabe, one się wręcz rozsypują w rękach, widać zresztą nierówną ich strukturę. Co możemy powiedzieć jeszcze o tym fragmencie? Nie wiemy, czy mamy do czynienia z murem, czy też z fundamentem poprzedniego budynku. Nie zeszliśmy w dół poniżej 170 cm. Długość starej cegły wynosi około 32 cm. Jest ona tak pokruszona, że trudno nawet ją zmierzyć. Wysokość różnie, od 5 do 7 cm. Główka 14-15. I tak możemy sobie wyobrazić, jak wyglądało nadbudowanie budynku na poprzednim budynku, w miarę jak miasto rosło w górę. Jest to bardzo ciekawy okaz, albowiem odkrycie nadbudowy na takiej długości zdarza się bardzo rzadko. Wiemy, że mury nadstawiano na starych murach, znamy takie opowiadania, ale nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć tego w rzeczywistości. Dziękuję za uwagę.